pomimo tego, że w XX wieku Polska miała bardzo trudną sytuację, po 1918 roku, jak się odrodziło jako państwo po bardzo długim okresie nieistnienia, potem II wojna światowa, PRL, po 1989 roku dopiero szansa na to, żeby coś budować we własnym zakresie, to pomimo tych bardzo trudnych warunków dwudziestowiecznych, my sobie często nie uświadomiamy faktu, że praktycznie jako jedyny kraj regionu Europy Środkowo-Wschodniej jesteśmy państwem o realnym potencjale. Potencjale demograficznym, terytorialnym, potencjale kultury, potencjale także pewnej zdolności do ryzyka społecznego. Jesteśmy krajem, który waży w tym regionie Europy i że właściwie, jeżeli rozejrzymy się po naszych sąsiadach, to nie mamy w tym specjalnie wielkiej konkurencji. Może się wydawać, że Ukraina na przykład jest potencjalnie też przecież bardzo dużym krajem terytorialnym i jeśli chodzi o populację, ale jednak z powodów jakby wewnętrznych chyba jest to państwo niezdolne do tego, żeby w ogóle zdefiniować swój potencjał. Polacy po 1989 roku przynajmniej podejmują decyzję definiowania swojego potencjału w kontekście regionu Europy Środkowo-Wschodniej i w tym sensie są pewnym wyjątkiem. To powoduje, że Polska jest pewnym problemem, czy pewnym kłopotem dla Europy Zachodniej, jak również dla polityki rosyjskiej, szczególnie tej putinowskiej, zakładającej odbudowanie pewnej sfery wpływów rosyjskiego imperium. Polska w tym sensie przeszkadza, a Polska jest pewnym problemem, który trzeba rozwiązać. Kiedy na przykład w Niemczech ja rozmawiałem z byłym kanclerzem Gerhardem Schröderem, kiedy w Niemczech mówi się o Europie Środkowej, to tak naprawdę myśli się przede wszystkim o Polsce, albo prawie wyłącznie o Polsce. Oczywiście Węgry, Czechy mogą również w jakiś sposób wyprowadzać z równowagi, tak jak to jest w przypadku prezydenta Klausa, czy teraz premiera Orbana, mogą przeszkadzać, ale jednak, kiedy mówi się o przyszłości całego regionu, regionu Europy Środkowo-Wschodniej, to przede wszystkim słucha się, co na ten temat ma do powiedzenia Polska, bo tak jak powiedziałam, tylko ten kraj dysponuje realnym potencjałem politycznym. Problem tylko, czy Polska potrafi stworzyć instrumenty państwa i polityki, które pozwolą się temu potencjałowi zaktualizować, czy to cały czas pozostanie tylko jakąś niezrealizowaną obietnicą. Myślę, że o to się mniej więcej toczy gra w polskiej polityce zagranicznej od 1989 roku z różnymi skutkami, raz lepiej, raz gorzej.